Halo, dzień dobry, witam. No, dzień dobry. Otworzymy sobie dzisiaj z Josim skrzyneczki, Boże, 40, aż ich mamy. W sensie mamy, nie mamy tyle, w sensie ja mam tyle. Ale kupimy jeszcze megaboksy brakujące, także witam was serdecznie, dzień dobry. No i słuchajcie, mamy 35 małych boksów, mamy jednego dużego boksa, mamy jednego boksa z... za pucharki oraz mamy megaboksy do kupienia. Także słuchajcie, bez zbytnego przedłużania, Yoshi, jak myślisz, co nam dzisiaj wyleci? Mi się wydaje, że wyleci ci Leon. Masz Leona czy nie masz Leona? Nie, mam tylko tego Spike'a. Bo generalnie... No słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj celujemy w Leona. No póki co, pierwsza skrzynka taka sobie. Druga też. Znaczy wiesz, ja ogólnie, jak mi to ludzie w komentarzach piszą, ja jestem pay to win. Pay to win graczem. No, tak, tak, to prawda, tak. to prawda. I tu się zgodzę. Wydałeś na tą grę już 2000 zł. Nie, 500. To kupiłem te 500 gemów, znaczy te 2000 gemów i dalej 1000 jest, więc w sumie... A to słyszałem, że wydasz kolejne 1500, jak dużo łapek w górę tutaj będzie. Tak, dokładnie, jeżeli pod tym filmem będzie 10 tysięcy łapek w górę i 50 tysięcy subskrypcji do końca tego miesiąca, to robię opening 100 megaboksów i... O Boże, czy tak? Ja to właśnie powiedziałem? Tak, powiedział... Ile to jest? Ile to jest? Czekaj. To jest trochę dużo. Jeden megabok, czekaj, kalkulator. Zostawiajcie suby. Nie, kalkulator. Ja aż ci udostępniam ten film, stary. Ale proszę, czekaj. 80 razy 100... 8 tysięcy? No... Podzielić ta... to był żart. Prima Prilis, 50 megaboksów. 100 nie ma szans, bo ja zbankrutuję. No, otwieramy dalej. 50 jestem w stanie. Na 50 megaboksów, na 50 subskrypcji, na 50 tysięcy, o tak powiem. O, to w ogóle był chyba najgorszy czas na świecie. Ja za bardzo dobra, nie... Ty. No. Obstawiamy. Czy wypadnie ci kolejnych 10? Z kolejnych 10, czy ci jakaś postać wypadnie? No, moim zdaniem nie. Wiesz co, mi się generalnie margines szczęścia wyczerpał na moim ostatnim openingu, gdzie 2 megaboksy, 2 postacie i 2 epickie. Ty, to słuchaj, zakładamy się o 2 megaboksy, dawaj. O co? No. O 2 megaboksy, jak ile obstawiasz, że wypadnie ci z tych małych boksów postaci? Zero. Z tych małych. Zero. Ja obstawiam, że ci wypadnie jedna. Dobra. To będzie bliżej, ten stawia drugiej osobie megaboksy 2. Dobra. Więc widzowie, teraz w komentarzu napiszcie, kto wygra według was, bo mi się wydaje, że ja. Nie ma opcji takiej, wygrywam to na 100%. Nie wiem, ja nawet nie wiem, jaki jest procent szans na postać, znaczy na postać z tej skrzynki. Strzelam, że nie za duży. Ja też rozumiem, nie wiem za bardzo nawet, jak komentować otwieranie tych skrzynek, bo te skrzynki zazwyczaj są takimi, niby coś dostałem, ale jednak nic ciekawego. To tak jak openingi z CS-em, tylko było słuchać, kosa! No ale tu nie ma kosy, nie? Ale o! No nie! O, widzisz, i masz bardzo fajną postać na tryb, który graliśmy przed nagraniem odcinka, czyli Roborama. Ajajajajaj! No 52 megaboksy coś czuję, że musisz... Niby się cieszę, ale znowu tracę pieniądze na tą grę, znaczy w sumie na ciebie. No słuchaj, ja nie jestem tani w utrzymaniu. Ja mam 50 zł na ciebie, o Boże! No dobra! Przyjaźń YouTube'owa wymaga poświęceń. A co jak 2 wylecą? No to i tak będę bliżej, bo powiedziałeś 0. Jak 2 wylecą, to ci jednego kupię. Dobra? A jak 3 wylecą, to co? Jak 3 wylecą, to ci kupię 5. Dobra! Widzowie, słyszeliście! O Boże, nie! Czemu się to zgadzam? Ale ty się stary... Pogrążasz w tym filmie. Właśnie, to mnie trochę boli, wiesz? Długi. To mnie trochę boli. Trochę bardzo mnie to boli. Dobra. Nie no, trzech nie może wylecieć. No, nawet nie wiem, jakie są procenty, ale ta pam wyleciała, więc w sumie szanse jakieś są. Wiesz co, są duże. Szczerze, to z tych większych boksów mi ani jedna postać nie wyleciała, a z tych mi ciągle wylatują. O, i znowu zrobiłem się offline. Okej, okay. No na tym. No. Jak jestem w lobby, to... Czekaj, pomacham ci kartami w lobby, troszeczkę. Kartami? Wachluję. Wachlujesz. Do atmosfera się zagęszcza. Hej! 15 skrzynek do końca, tutaj nie mam nic ciekawego. Ej, w ogóle fajnie, jakby można było sobie... A nie, można chyba robić mecze jeden versus jeden. To jest w ogóle chyba dobry bonus, co nie? Tak mi się wydaje. To jest,
Tak, to jest taki bonus, no, taki trochę jak Piotr Witczak, czyli bardzo dobry i potężny. Mhm, dobra. Już myślałem, że champion kolejny wyleciał. Nasz champion, no. Brawler, bo już mnie widzowie zjedli ostatnio, że mówiłem Heroes, champion i wszystko inne. Championów to masz w Lidze Legend. No, dokładnie. O, 4 punkty, Boże. Dobra, 13 skrzydek do końca tych małych. Dobra, czyli teraz tak, jeśli no moim wypadnie... Jeżeli wypadnie jeszcze jeden Heros, to kupuję ci tylko jedną skrzynkę. Jeżeli wypadną dwa brawlery, to kupuję ci 5. To jest raczej niemożliwe, żeby dwa wypadły. Z tych małych tylko oczywiście, co nie? Megaboxy się nie wliczają do tego. No, no pewnie, że nie. Aż tak bym cię nie chciał skamować. O, punkty do PAM. Wspaniałej postaci, którą grałem, no już mainuję ją generalnie. Nawet nie wiem, jakie ma skille. Ale nie, to w zasadzie jest mega przydatne. No chyba jest w ogóle strasznie OP, w sensie czytałem gdzieś na jakiejś stronce, tam ktoś mi podesłał z mojego klanu. W ogóle propos mojego klanu to śmieszna sprawa, bo ten klan jakimś prawem, tutaj tak zdygresuję, jest top 24 w Polsce. O, spoko, wiesz co, mój klan generalnie też nagle z bomby ma full ludzi i nie wiem, o co chodzi, ale to chyba norma. No. Dobra, no. Dobra. Zbliżamy się ku końcowi. 12 gemów, to chyba sporo. Ładnie, no 8 stary, skrzynek. Za 3, okej. Dobra. Zazwyczaj lecę 3, więc 12 to dużo. 3, o, mamy 3. No i... Ej, to ty, widzisz, skrzynki ci się zwracają powoli. No. Ja jeszcze zarobię na tym, na otwieraniu skrzynek, naprawdę, 100%. O, 8! Jo, ej! Bogactwo! Bogactwo, stary. No dobra, tutaj... No już wydaje mi się, że raczej nic nie zdobędziemy, ale aż jestem w szoku, że nawet jedna wyleciała, wiesz? A tu zaraz pyk, legenda jakaś. Tak. To by było śmieszne. Legenda to będzie podwójny smutek dla mnie. Podwójny smutek? Nie cieszyłbyś się szczęściem kolegi? Znaczy... Z drugiej strony ty byś zyskał, ale ja bym stracił. No niby ta, dobra. 3 ostatnie skrzynki, ja liczę na jakąś postać. Proszę, jakaś szara może? Proszę wylecieć. O! Nie myślałem, Boże, tak fajnie wyleciało. Znaczy zobaczyłem też się w sumie drugi ekran, wstrzymałem przez chwilę, wiesz? I... O! Bonus ticket! Jeden. A co masz na drugim ekranie poza moim zdjęciem? Nie powiem. dobra. Ostatnia. Boże, mała skrzynka, proszę. Pyk. No nie. No nie ma niestety. O! Jest! Dobra, to jestem ci winny. 2 mega boksy, Boże. Ale zanim do tego przejdziemy. Oczywiście. Duża skrzynia. Kod na Excel w sklepie. Pyk! Dobra, no, kod na Excel w sklepie w Warner się zgadza, to prawda, wpisujcie. Żeby mi się zwróciło otwieranie 50 megaboxów. Znaczy jest szansa, że nie wbiją tego, albo... Nie, może... wbiją, na pewno, słuchajcie, subskrybujcie, koniecznie. 10 tysięcy łapek w górę, przypominam, pod tym materiałem, jeżeli nie będzie, to nie. Nie, bo... Udostępnijcie ziomalom. Proszę nie. Dobra, słuchaj, zbliżamy się ku końcowi ogółem. Tak. Ogółem. Ostatnia skrzynia. Duża skrzynka, no generalnie tak średnio bym powiedział. No i zostało nam, słuchajcie, do otworzenia pytanie dnia. Ile mam tych megaboxów kupić? Tutaj mamy jeszcze jakiś ten, to do Shelly sobie walniemy. Nie mam bladego pojęcia, stary, naprawdę, nie wiem. Chyba no, 3 albo 4. Dobra, no nie wiem, kupujemy pierwszego. Uwaga. Zobaczymy. Jak będą fajne dropy, to najwyżej 4. No, pyk. Dobra, tab boży. Pyk. Pyk. No taka średnia bym powiedział skrzynka póki co. No taka... O, do poko. Po co ci to było? O, Colt, Boży. 15 gemów. Dobra. No ogółem taka sobie ta skrzynka. No, ogółem średnia. No to co, następne mam w sklepie, czy nie? Już nie mam. Nie mam już chyba w sklepie. Chyba tylko raz. W ogóle powiedzieliście mi też w komentarzach, żebym nie kupował tych PowerPointów, także tak zrobię, już nie kupię nigdy w życiu. A, to ja też nie będę kupował. Bo to się nie opłaca niby, tak mi powiedzieli widzowie, że nie warto. No, więc ogólnie, pyk, 200 coinów, to sporo chyba nawet. Wiesz co, wcześniej było więcej. Więcej było, a to nawet nie spojrzałem w sumie. No dobra, mamy parę pointy, kolejny parę point. O, Karl! O, no i bardzo ładnie, w sensie, o! Ej, plus 600. Nie, nawet spoko, mega spoko skrzynka była. W sensie taka, no lepsza niż poprzednia, nie? Dobra. Kolejny. Dobra, tapuj. Pyk. Pyk. Pyk.
Pyk. Nasza nowa ulubiona postać. Pam, no, ja już zaraz będę bije na niej, zleweluję zaraz. No, no ty kącika chyba. No i bonus ticket, no te, to był słaby dosyć. W ogóle to, drugi raz z rzędu do Colta najwięcej per pointów, co nie? No, po co? Dobra, numer 3. Numer 3, miejmy nadzieję, że tym razem coś wyleci. To jest numer 4 już. Numer 4? A to chyba ostatnia już w takim razie. Tak, ostatnia. O, dobra, na Colta 10 to wiemy, że nie zostaniemy. No, no, no. Od 62. O, to jest dobra skrzynia, stary. I 3 tikety. To była skrzynia, Boże, tak. No generalnie, zawiodłem się na megaboxach trochę. W sensie, powerpointy są mega spoko. Gdzie to się sprawdza? Tutaj. No powerpointy są, słuchajcie, mega spoko. Mogę sobie podnieść Penny, Broka, Colta. No, sporo rzeczy mogę podnieść. Colta, jeszcze raz Colta. Pam. Nie wiem, jaki to ma spena, już podnoszę. No, skinów nie ma żadnych. No, więc generalnie na megaboxach się zawiodłem, ale jestem i tak szczęśliwy, że jakaś coś nam wypadło. Znaczy szczęśliwy, no muszę kupić dwa megaboxy już jemu, ale no generalnie... Ale to też powinno być szczęście dla ciebie. No. Że możesz uszczęśliwić ziomeczka. Dobra, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego niesamowitego openingu. Kanał już jego macie w opisie. Subskrybujcie kanał. 50 tysięcy łapek w górę i... Znaczy, Boże, 50 tysięcy subskrypcji na tym kanale oraz 10 tysięcy łapek w górę pod tym materiałem i robimy opening na 50 megaboxów, aka śmierć. No, także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się. Siemanko. Pa, pa.